Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów. 1 maja, piękny dzień. Przypomina mi się kiedyś pierwszomajowe pochody, pełno flag. Już tego tak za bardzo nie pamiętam, ale wiem, że to było kiedyś tradycją. Teraz chyba nie ma już czegoś takiego. Nie wiem, jeżeli jest, to najwyżej napiszcie. W każdym bądź razie w tym odcinku nowy czołg premium, który już niebawem będzie możliwy do zdobycia, kupienia, nie wiadomo co, w jaki sposób będzie go można zdobyć, czyli Centurion MK5 przez 1. No i właśnie o nim kilka słów. Jutro, przypominam, mamy wersję już z włoskimi czołgami na serwerze europejskim, więc też jutro pierwsze testy, można powiedzieć, na streamie i tak dalej, ale dziś o tym czołgu. A więc tak, słuchajcie, mamy w drzewku Centuriona MK1 i teraz patrzcie się, Centurion MK1 i Centurion MK5 przez 1. Słuchajcie, one są podobne z wyglądu. Oczywiście powiecie, gdzie tu, gdzie? I gdyby pozdejmować te wszystkie bajery, to te czołgi są podobne. Po prostu ten Centurion 5 przez 1 trochę przebajeryzowany jest. Oczywiście to jest fajne, ale no cóż, patrzcie się, tu pęknięta lampa, ogromna. Tutaj mamy kolejną lampę. Tutaj mamy coś też kolejnego, ale to chyba jakiś... To też chyba lampa, no ciężko powiedzieć. Pełno bajerów, z przodu jakieś mamy uchwyty, mamy jakieś tutaj haki, tutaj jeszcze doczepione gąsienice, elementy, hełm, tu jakieś głośniczki, tutaj co tu mamy, jakiś plecak, z tyłu mamy, można powiedzieć, taką skrzynię, w której widzę, że trzymają chyba jakieś karnistry z benzyną, nie wiem, co, koło do wymiany, tu naboje, karabiny, no powiem wam szczerze, że przebajeryzowany, ale fajnie, no ciekawie wygląda, tak? No, mi się podoba, na pewno lepiej niż Centurion MK1. Ten czołg mi się bardziej podoba. Oczywiście mamy też dosyć podobny czołg, czyli FV4202, jest to czołg premium, ale on, jak widać, jest niższy i ma większe kąty pancerza z przodu. Oczywiście tego pancerza ma o wiele mniej. Dobra, słuchajcie, więc tak. Biorąc pod uwagę Centuriona MK1 i Centuriona MK5 przez 1, są to bardzo podobne czołgi, ale znowu mamy czołg, który jest lepszy, czyli Centurion 5 przez 1 moim zdaniem jest lepszym czołgiem niż Centurion MK1. Dlaczego? Zobaczcie sobie na początku pancerz. 120 z przodu, a tutaj mamy 76. No jest różnica kolosalna. Oczywiście przez to, że ten pancerz i te bajery są nałożone, mamy wagę 51,4 tony. Tutaj mamy 45 ton, czyli różnica jest 6,5 tony, ale za to 6,5 tony różnicy, czyli tam 12% różnicy, jeżeli chodzi o wagę, ale silnik 950 koni, a tutaj mamy 750 koni, czyli różnica już jest chyba 20-kilkuprocentowa, więc tak naprawdę wychodzi na to, że ta mobilność, biorąc pod uwagę jeszcze, że czołgi premium mają te opory gruntu jakoś tam lepsze zazwyczaj, przypuszczalnie mobilność będzie lepsza niż Centurion MK1, mimo tego, że jeszcze jest lepszy pancerz, co jest oczywiście bezsensowne, ale tak jest, no. Nie powinno tak być, moim zdaniem, no, ale cóż, Wargaming need money. Okej, słuchajcie, to teraz przejdę do porównania. Dałem też tutaj Centuriona MK5 przez 1 do porównania z wszystkim na full wypas. Ale zobaczmy porównanie do Centuriona 1, do Chieftaina oraz do FV-ki 4202. No i cóż, jeżeli chodzi o siłę ognia, tutaj cóż, te czołgi charakterystykę mają bardzo, bardzo podobną, czyli 230 obrażeń, tylko 240 ma Chieftain. Oczywiście ma 240, ale za to ma o wiele gorsze przeładowanie i o wiele gorszą penetrację, czyli to działo
mimo tego, że te 10 więcej obrażeń jest gorsze. Tutaj mamy jeszcze gorszą celność. Ale jeżeli chodzi o Chieftaina, znaczy Centuriona 5 przez 1 i inne czołgi brytyjskie, wszystkie mają 10 stopni depresji, więc jest w porządku. Jeżeli chodzi o full wypas, czyli tutaj dałem te wszystkie takie ulepszone bajery, szmery, no to możemy zejść do 5,54 sekundy przeładowania, czyli to już naprawdę bardzo spamerskie działeczko. Coś jak obiekty 140, tylko że 230 obrażeń, a nie 320 jak na 10 tierze. No ale jest w porządku, jest w porządku. Cóż, jeżeli chodzi o pancerz, znaczy o no pancerz, no tutaj wychodzi na to, że jest to czołg najlepszy wśród tych czołgów. Dlaczego? Jak widać, wieża i kadłub mają najwięcej pancerza. No i przez to, cóż, przypuszczalnie jest to najtwardszy czołg z tej grupki. Jeżeli chodzi o mobilność, tu bym się nie zgodził za bardzo. 50 na godzinę, 20 do tyłu, ale zobaczcie, moc na tonę ma 18,63, czyli największą. Przypuszczam, że ta charakterystyka mocy na tonę spowoduje, że ta mobilność... Ja bym to sprawdził i dziś to na streamie sprawdzę. Zapraszam serdecznie. Ktoś weźmie FV-a, ja wezmę Centuriona, ktoś jeszcze weźmie Centuriona 1 i posprawdzamy. Mi się wydaje, że Centurion 5 przez 1 może być pod góreczki takie lekkie najlepszy z tych czołgów. Jeżeli chodzi o tutaj wykrywanie i spotowanie, no to jest wszystko na podobnym poziomie. Bazowe spotowanie 400 metrów w porządku. Słuchajcie, czyli wychodzi na to, że kolejny czołg, który jest lepszy niż ten w drzewku, tylko cóż, tak mówię, jest on bardzo podobny do Centuriona, wręcz taka ciekawostka. Tutaj Centurion MK1 ma działo z 8 tieru, a Centurion MK5 przez 1 ma z 9 tieru, ale tak naprawdę, what the fuck? Wszystko ma to samo, a jednak różnica, no nie wiem, to zapewne ktoś z Was znający się na tym będzie wiedział, o co chodzi. Dobra, słuchajcie, tu mam go tak wykokszonego, no trudno, no ale perki mam normalne, więc trzeba go zabrać do bitwy. Oczywiście będzie problem z ruszeniem do bitwy, no bo wiadomo, wszyscy testują 10 tiery. Ja jeszcze dziś zaraz nagram odcinek z włoskiej 9, 10. Przypominam, jutro mamy już nowy patch z włoskimi czołgami. Ja od razu kupuję 6, od razu myk, 6, jadę i na streamie Wam pokażę jutro 6. No i jeżeli starczy mi wymiennego doświadczenia, mam chyba 330 tysięcy, to postaram się jedna artyleria Wam pokazać, też panterkę 8-tierową, której jestem bardzo ciekaw. Słuchajcie, zaraz wypróbujemy podjazd pod górkę. Takie celtyckie, nie? Fajna muza. Kurde, a waiting for the players non-stop. Dobra. Zobaczymy, czy wyprzedzę T-54. On też będzie pod górkę podjeżdżał zapewne. Do startu. Gotowy. Start! Kaj ty jedziesz T-54. No. Słuchajcie, patrzcie się. 40 na godzinę. Pod lekką górkę. 47. Teraz większa górka. Typę 61. Co oni się tak pchają? Słuchajcie. Patrzcie się. Pod górkę 40 na godzinę zapieprza ten czołg. Prawie jak light. Mobilność moim zdaniem jest bardzo, bardzo dobra. Tutaj lajcik wyspotuje nam coś. Dobra, mamy. Kurde, się tu wszyscy pchają.
No co jest ruski? Jezus Maria. Oh my god, no co wy to, panowie? Panowie i panie, no what the fuck is going on? Ruskie się pchają strasznie. Patrz, co tu przyszedł. Oho. Brawo, oho. Gąseczki. Jeszcze tam strzelec dwa razy. Ale to przeładowanie szybciutkie, nie? Jeb, jeb, jeb. Tu Ruscy wszyscy poginęli. No to gąskujemy chłopa. Ale trzeba mu z obrażeniami gąskować, czekajcie. No, co jest? No to bez sensu. No walcie go! Ktoś, Arta, jemni mu raz. Dobra, olewam go. Niestety dostałem. Muszę się trochę schować teraz. Dobra. 113 ode mnie dostała, to się wkurzyła, no wiadomo, musi oddać. No szkoda, tą 113 chętnie bym tutaj klepnął. Jest. Dobra, już na gąskach. Dobra. Hmm.
No. No niestety, zobaczył mnie jak Panzeres, to już nie miałem żadnych szans. Szkoda, szkoda, gdyby się udało, to bym jeszcze tam go wypunktował. No ale cóż, widzieliście, co się dzieje, czyli no szybko szczelne działo, jak Centurion MK7 przez 1. MK1, przepraszam na emocji. No. Fajny czołg, twardszy niż czołg z drzewka, mobilny, zapieprza ładnie i dziś na streamie postaram się posprawdzać właśnie jego mobilność. To wszystko, ja bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.